Dobra, siemanko, witajcie. Dzisiaj dotarłem na giełdę Staroci. Nie byłem tu parę dobrych lat, więc zobaczymy, co tu się dzieje ciekawego. Jest ona organizowana co miesiąc, każdą pierwszą W każdą pierwszą niedzielę miesiąca. Ma te kule do tego? Są kule do tego? Są. O, ciekawe z jakiego auta ten zegarek. To chyba z jakiegoś auta. No. Dziwne, jakby to no. Czy tak wygląda, jakby był z auta przykręcany? Kojarzy pan, z czego ten zegarek może być? Dwupłatowiec. A! Stary dwupłatowiec. Kukurydznik tak zwany. W sensie An2, tak? Tak. A jest nawet chyba An2 oznaczenie. Ile pan za to ceni? Ja cenię stówkę. A ile dojdziemy, to jeszcze się okaże, tak? No miesiąc temu sprzedałem inne urządzenie podobne do tego. Gość przyszedł, pyta się ile, powiedziałem 250. Mówi, tata daj pieniądze, bo ja wiem co to jest. Kukurydznika. I od ręki wziął, ani się nawet nie targował. Mówi, że taki zegar mu na razie niepotrzebny. No. Z 5 dych mogę dać. 70 to już najmniej. To już tak najmniej, bo ja na tym już nic nie zarobię. Nie wiadomo, czy to co działa, czy nie. Na pewno działa. To kolega mi dał, który akurat dla. O, taki telewizor. Już masz. O, na dzień dobry, tak. Co tu mamy? Zenik. O kurde, auto takiego nie mam. Oho, oho. Jaka cena? Zenit 220, reszta ta dwójka po 200. Sprawne wszystko. Mhm. To jest Nikon. Są nawet baterie, to można sprawdzić. Tylko do Zenita nie mam, bo tam były te grubsze guzikowe. No, no. Na 4 zwykłe i podkładkę. Aha. Działa to nie wiadomo, nie? Działa. I to jest F80-200. Samoloty by robił. Na pompce. No to 80-200. Ja mam chęć, mam wiesz, któregoś odpalić i wziąć kiedyś na ten, na spottingi, na analogu. Pewnie, to sam czego nie kupisz. Miałem Zenita w B, teraz używam Fujiki, ale żeby kupić dobrą pisę, to tak 60-70 zł sztuka. No. Znaczy ja... Ale przynajmniej trzeba teraz się patrzeć, żeby zrobić ładne zdjęcia, a nie wszystko po kolei. No. A to z panem może wiadomo. Rozmawiałem o antenie, o skracaniu, o tych... Coś kojarzę. No, kiedyś chyba żeśmy się dogadali o tej antenie radiowej, tej trzy elementowej. Tak, co pan miał taką, co się skracało i słuchało? No właśnie, kojarzę teraz. Lata 60. Mhm. Początek. No, dość fajnie właśnie wygląda. Czyli trzeba by go przejrzeć pewnie, co tam w nim siedzi. Amator, popatrz się. No. To nie jest amator. To nie. Ty, bo mnie te cztery mnie zmyliły. Zajebisty sprzęt. Co to? Co to za firma jest w ogóle? O, jakiś moduł, kurczę, dokładany. Co to jest? Ja się nie widzę w firmy. Bas? Firma. Aha, firma. No. Bas i to jest Canon? Tak. Czyli Canon. No ładny. Tam jakieś inne, tak. Ale to już coś jest. No i bijemy. Za 4,5 stówy mówisz. Dwie lampki się spaliły. Aha. Znaczy no sprzęt fajny. Ale tylko nie podświetla. Tutaj i tego nie podświetla. Aha. Czyli jakieś żarówki pewnie, no. To jest 70. Push w form FMR Mory. Aha, w tę stronę. Aha, dobra. Czy programator. A, żeby. Tutaj macie, żeby podłączyć głośniki. Mhm. A, wyjścia. Wyjścia. A, w taki sposób rozwiązany ten stację, pamięć stacji. Kurde. Czyli na każdy z osobnych kuźwa stroik, na każdą stację. Aha, to było odwrotnie. O, a, bo, no, bo przedtem było źle założone. Tak, no. Tak się podnosiło.
Przez to właśnie naciskaliśmy z przodu, bo było napisane, a tu się naciska. I teraz jest napis może do nas. No, odwrócił. I ten laptopa A ten laptop w jakiej cenie? Przyciąga uwagę. 180 za lampę. A ten laptop w jakiej cenie? W cenie 500 do negocjacji. Działa, włącza się, czy nie? Działa, z tym, że no bateria wiadomo nie trzyma, no, tylko na tym, na zasilaczu. Jest książka, dysk twardy dodatkowy. Aha. Windows 95 jest wgrane. Aha, a tu jest nawet napisane, tak, Windows 95. 343 megabajty. On się tutaj, jak panowie od spodu. To tu się otwiera. Aha, i wysuwa. I do góry, i tam są... Nie wiem, czy sobie z tym poradzę. W domu na spokojnie sobie poradziłam. No dobra. To że od spodu i tam się wkona. Pewnie. Dobra, fajnie. Aha. O kurde. Bo miał problemy, wiesz, mieszkaniowe. To gdzieś przycharatane, dobrze. Ale to jest metalowe. Były metalowe? No właśnie, nie wiem. Może i by. Od czego to śmigło? Samolotu. Ale jakiego? Tam jeszcze resztki brzozy były. Nie wiem, że pana nie latał. Myślałem, że wie pan może. Pierwsza sugestia była, że to Cessna, ale fachowcy twierdzą, chyba, że nie. Dalej nie ciekawe, czy pilot przeżył. Tak, on tam ma dwie tabliczki jakieś znamionowe. Pewnie by się dało stwierdzić. Zakładam, że... Coś niemieckiego. ...zarejestrowane i być może by sprecyzował ten wypadek, który przeżył. Mnie się nie chce. Czekaj, to jest, patrz, tu jest niby, tu jest niemieckie, ale tu masz, ma kule i to jest tak jakby kuźwa angielskie znowu coś. Porządnie poszukać i by znalazł. To jest to samo. Chyba tak. Tak, 245,95. Samolot to nie rower. Rowery są cechowane. Mhm. Aż z ciekawości poszukamy jakichś informacji na tego temat. Kalipitip, kuźwa. Żeby po tych nazwach spróbować coś poszukać. Takie dosyć ciężkawe. Ciekawe też. Musiało coś przywalić i to... No ziemia zaliczyło, ale... O, aparaty. Pokaż, co tu ciekawego. Lampa. Patrzę za takimi lepszymi, czy takimi, których nie masz? Bardziej na razie, w sumie, co nie mam i co się rzuci w oko, tak naprawdę. A dzisiaj widzę, będzie... W dobrej cenie. I co, no tak. To naturalnie. A w jakiej cenie pan ma te? Tam jest ujednolicona cena, 4,5 dychy. 4,5 dychy. Aha, tam jeszcze pan ma, to zaraz tam jeszcze zerkniemy. Aha, tu już. A te w jakich cenach? Różnych czy? Od stówki do 2 tysięcy. Aha, w zależności od aparatu, tak. Wszystko jest spakowane. I jaka to jest produkcja? Tylko zależy w jakim opakowaniu. Od pojemności. Numer telefonu czy na blika to... A no tak, to pewnie. No właśnie, o tym mówię. O takim płatności przelewem. No nie widzę, bo ktoś mi się wraca. A no niestety. Fiat Polones, maluch. Nawet po
nawet panietowo jest już, już klasyk, nie? 2012, to jeszcze nie tak. Ale to darmo, to może pan sobie wziąć. W jakiej cenie? Ja ci daję to. Ile? Ja powiem, a co ty mi dajesz? A jakie to? Dyskutuję. Zagadanie. Proszę, proszę. W jakiej cenie? Stuwa. Stuwa. Te są leciutkie, co zobacz. Oni to były 350. Na początek. Czekaj, no czekaj, chłopie. Na początek. Mało, ciepło, ciepło. Ciepło. 365. 400 stówy. Jakie targi idą, nie? On sprzedał na tę małą... To kojarzysz? Do czego to służy? Dla drinkowania. No. Znam, znam maszynę. Strukturka wychodziła fajna, nie? To dziś, co, dziś robią nawet ten, widziałem w Castoramie, tylko blaszane całe, puszka blaszana i ten. Albo ze sprężynkami, albo z blaszkami, jak tu właśnie. O, prasa drukarska chyba. Podawać to z strukturka. O, no. Oczywiście nawet przez... Nie... Kluczyk zamykało, żeby... Wiesz, miałeś grę na 5 dyskietkach, jedną ci ktoś podpieprzył i koniec, nie? Tu masz stare czasopismo Przyjaciółka, popatrz. Tak. Który rok? Gdzie tu jest rok? 90. No. Jeszcze na takim papierze zwykłym. Tak, bo potem, potem te Przyjaciółki się zmieniły. Kolorowe już później. I mniejsze były troszkę. Zenit w psach. To oglądałem, pytałem się. To jest fotosnajper. Koło 1000 za to cenę. W jakiej cenie? 1200 cenie. Ile? 1200. A, 1200. Reszty nie ma pan, kolby. Właśnie najważniejszego brakuje. Nie najważniejszego. Znaczy no, prawie najważniejszego, ale żeby to miało komplet, to brakuje tej całej kolby. 1200, a jeszcze się da dogadać. 1200. Ja wiem, ja mam cały ten z kolbą, nie dlatego pytam. Tam były filtry, a jeszcze. Tak, cała walizka, tak, tak. Mam cały komplet właśnie, no. Dlatego pytam. A ten? To na 6 stówek. 6 stówek. Pentakon. Już dogadać się.
To jest jeszcze na tą dużą kliszę. Ładnie. Dobra, na razie dziękuję. To za CB radio tam. Stare jakieś takie. Jeszcze z tym wskazówką taką. Tutaj z napięciem. Muszę sobie kiedyś kupić taką. Można się pobawić, nie? Jaka cena? 5-4. To w sumie. Działa? Nie wiadomo. Chroni przed niejednym mandatem. Specjalnie ten. Specjalnie wczoraj to podłączyłem w garażu do tego, do zasilacza. Mhm. Bo. O, i nagrałem ten filmik, nie? Aha, świeci, działa. A. Tylko tutaj anteny nie ma masy, tylko taką wyciąłem i piszczy, jak wynoś to przyciszy, nie? No to tu świeci, kanały na tym przełącza, a tu nie wiem, nie próbowałem. Internet lat 90. Tak. Cały w jednym. Cała wiedza na 96 jest zebrana w segregatorach. Tak. I to było... Internet lat 90. Że z Dajros chyba, czy jakiś. Tak. No. Ja tam też zbierałem to. Cała wiedza ludzkości zebrana w kilku segregatorach. Albo kasa jakaś. No tutaj, jak ktoś lubi starocie, to wygrzebie sporo. Robert, chcesz chinooka? Chinook, tylko bez skrzydeł, śmigieł. Normalnie tyle tego, że aż zawrotu głowy dostaje. Przesyt staroci. Ręce do góry, bo szczelam. Ma tu jakiś gramo Iowa. To coś chyba takie wieżmaczniejsze. Coś tak, znaczy wiesz, pod te takie wieże lata 90, nie? To już plastik fantastik. O, mam takiego lubitelka. To nówkę sztukę w opakowaniu nigdy nie wyjętego, kuźwa. Muszę klisze kupić, tylko to są te szerokie takie. Pieruńsko drogie. Kuźwa, pod stówę trzeba za te. To jest szajs, to jest podróba, to wciskali jako niby porządny aparat, a w środku jest, nawet miałem gdzieś kiedyś, dostałem takiego, w środku jest blaszane takie płytki wsadzone, żeby to wagę miało. To akurat to po parkingach tak sprzedawali jako porządny sprzęt. Fenix. Na kuleczki. No taką jakby dostał, to mogłoby zapiec. No. O, tu widzę jeszcze jakieś większe. Zabawki. No, tak obniżamy. Można jechać pod. Nie wiem, czy to nie jakaś
Sten MK2. Jaka cena? 250. To był zegarek, pamiętasz? A no, miałem taki. O, tak, bo to jest z melodyjku. Tak, a Montana, no. Jaka cena tych zegarków dwóch? Ten 5 dych, ten 7 dych. Tylko ta Montana troszkę wylana chyba. Drożej chodzą, tylko że jest właśnie w rogu wylana. No, no, ale no. Tak to wszystko działa. I melodyjki, o, to był zegarek. Był szał wtedy, pamiętam. No, wtedy te 12 melodyjek było, no. Albo 16, no tam ma 16. A, to wypaszny. I 8 było też. Tak, bo wersje różne. Ale to był hicior, szczególnie na komunie. A tak, no. Plus 10 to zajebistości. Dokładnie. A, trzeba mu przypieprzyć. O, za słabo. Baterie siadły. Nie. Jeszcze zaraz gadki ściągnie. A. Więcej rzeczy do aparatu w tej torbie. A, na dole, zaraz zerknę, dobra, dzięki. No, a tu Kenwood. Jeszcze brakuje. Jeszcze... Stawiałeś te elementy i musiała być na równo. Coś brakuje. Czekaj, masz kaseciak, tuner, no to jeszcze wzmacniacza chyba brakuje, no, nie? Nie ma, nie było. No właśnie. A tu jeszcze jakieś aparaty, no. Przewalane tu dobrze. Zbierało, no. Samolot myśliwski. Sanszyn szkolno-treningowy Junak. Piper. O! 4 kab. IU-18. Czy tego IWA to nie wiem, czy se nie wziął. W tamte czasy to było fajne, bo było opisywane, było wszystko. O, czekaj. Plany modelarskie, patrz tu. W jakiej cenie? Ile? Dyszkę. A te plany? Dwie dychy. Statki nie bardzo mnie interesują, ale śloty. Co my tu mamy? Coś jeszcze w środku pochowane. Tak, bo to są całe projekty. Aha, wiesz, to plany. Są teczki, faktycznie. Tak. To masz, wiesz, widzisz cały plan, rozrysowane wszystko. No, niedużo podrożało, 18 zł, pan po 20 sprzedaje. Nie, 25. 71. 77. Ale widzisz, w 71 jeszcze były złotówki, potem na 1000 jakoś przeszły.
Jak to się 18. Stało? Widzisz? No, no, no. Tak, tak, bo później nominacje. Ale tu już, patrz, tu już 120. Tu już po tym, czyli to jest 87, o. Mój już nie wróci do życia chyba niestety. Tak, Wektra. O, trębacz. Polowanie będzie, na niedźwiedzie. O chuj, no muszę się chować. Do przeglądania slajdów. To taki miks przebojów, takie wczesne cyfrówki głównie. Może troszkę kaseciaka. Ile taka małpeczka ma ZOMO? To tak. Takie się klasykami stają. To jest slider? Mhm. O kurwa, tylko szkoda, bo popleśniały. To jest, proszę. Musiały pewnie jakimś wilgoci. O, Watykan mam. Romanum z Koloseum. Kurde, jakby nie były porysowane i pluśniałe, to może bym sobie wziął. Może się trafią takie. Tylko Rzym akurat mi się, wiesz. O, Fontanna di Trevi. Tutaj są takie ładne. Emanuele drugi. Co tam masz? Jaki ten? Jaka tematyka? Nie wiem właśnie, ja nie mam pojęcia co to jest. A tu masz napisane od spodu chyba, tylko nie wysyp. O, schody hiszpańskie. USA, część druga. To nie, to jest coś... Aha, chyba że... Może i tak. No i nie, tylko trzeba zobaczyć, jaki to rok. 1981. Rzym. Forum Romanum. Opis, co tu jest? Via Appiatica, no. Dobra. Trzeba się zapytać, w jakiej cenie. Przezrocza. W jakiej cenie? Nie wiem. A. To bierzemy wszystkie. Za nie wiem. A, bo to pani. W jakiej cenie? Jak jedną sztukę to 15, jakbyście chcieli więcej, to zrobię wam w kurcie taniej. Aha. Bo tu wiecie, oryginalne macie nawet ostatnio. Właśnie patrzyliśmy tylko... Gość na przeźrocza, zobaczcie, że nawet można sobie wyrzucić książki. I zrobić sobie swoje, ale na przykład to ja nie rozwalam, bo takie dziadek zbierał, takie miał. To Francja, no. Proszę? Już. Troszkę w wilgoci przeleżało, bo niektóre takie podpleśniałe jakieś. To dojedzie, panowie, no. Czasami jest tak, że były w piwnicy, no to... Czekaj, tu jest USA, Grecja, Hiszpania. Aha, to jest to Francja. No, ale to coś... Czekaj, bo on jest... Aha, to czekaj. To musiało się wyświetlać gdzieś. Nie, to gdzie? To przecież nie jest ten. Poczekaj, patrz. Zrobimy tak. A, to się dobra, już pod światło. I to jest takie szkło powiększające, nie? Czekaj, dobra, zaraz zrobimy. I teraz tak, wkładamy tu. Syk. I nic nie widzimy. Czy to musiało mieć jakieś zasilanie? Pierwszy zakup zrobiłem. Będę Rzym oglądał przeźrocza na takim ekraniku. To już wypas, panie. To już byś czaskał jak szalony. Foty. Tylko, że pewnie akumulator to już nie istnieje w tym. Jest ładowarka. Kompletny.
No to już te pierwsze cyfrówki już wchodzą w erę klasyków pomału takich. Dzisiaj nie przeszliśmy, a cały czas nam coś w oko wpada. Taki rewolwer bębenkowy. Przymknąć jedno oko. Będzie połowę mniej widzenia. O, patrz, jak Alfetta Spider. Kurka, rurka. Pamiętasz na kabel samochodziki? Coś mi się... A, no, i to... no faktycznie, i... były z tą kierownicą, no faktycznie. Miałem gdzieś taki jeszcze za gówniarza. Kurka. Baterie w pilocie. O, kierowca nawet jest lekko pijany, ale jest. To dach był chyba. Tak. To jest wersja targa z sztywnym dachem zdejmowanym. O. Zajebiste. Jaka cena? Czy... Aha. Jaka jest cena? A, to są ceny, tak? 200 zł, tak? Aha, rozumiem. Dobra, dziękuję. Tu brakuje szprych. Aha, no. Robert, bierzesz do podglądania lunetkę? Dobrze, ściąga 60 razy. A, no to już jest. Co popatrzeć? To do jakiejś obserwacji chyba, nie? Tak, no to taka lunetka. A, to DVD. Wszędzie jakieś akcenty lotnicze wypatrzę. Tu kolega mnie pytał, żeby się dowiedzieć o imadłach. Widzę porządne imadło. W jakiej cenie? Sprzedane. A, sprzedane. A za ile poszło? 420. Ale to porządne imadło. Kolega mnie prosił, żeby podpytać o ceny konkretnego starego imadła. I znowu. Ja mówię, gdzie nie podejdę, to coś lotniczego znajdę. Lotniczy puck. Robert, jak chcesz na jawkę? Garnek na komarka? I druszlak i odcedzisz makaron? O, jest zakuty łeb. O, bak do komarka. Tylko nieco zgnity. O kurde. Kolejne wypatrzyłeś? Ale to chyba w lepszym stanie, kurczę. A, i to na prąd. Masz tutaj kabel. Nie, to już zasilacz. Zasilacz jakiś? A, wychodzi, tu no. Wychodzi 12 V. Aha. Na końcu. Belgia. Made in Belgium. 2,5 V. 2,5? A to żaróweczka zwykła środka musi być. A, bo to dzieci się bawiły, żeby wiesz. A czekaj, tu są przeźrocza? O, cię panie. Tu by oglądał ze 3 dni. To jest sprawne wszystko. Możesz podłączyć do prądu. A gdzie ty masz tamto swoje? Schowałem. Aha, masz się ogląda normalnie w tym. Tu jest masę tych. No, w przeźroczy jest sporo. Akurat kupiliśmy jedno takie. W jakiej cenie? 150 zł. A do tego jest tu kurde. A za wszystko? Za wszystko. Slajdów i takie morskie są, widzę, pod zwierzęta morskie. Aha. O, ciekawe. Tu jakieś pałace.
W jakich cenach? 300 i 150. Technik, o, znowu lotnictwo. Wszędzie się dowiedzie, popatrzę, to coś z lotniczego znajdę. Patrz, lotem bliżej. I to jest ten. Co to jest za 34? Tupolew 134. Ten, co stoi w Krakowie na tym. W Muzeum Lotnictwa. Agrokurt, bierz pieniądze. Nie, ja tu nie zapłacę, bo jeździmy razem. Ja zwijam Anelę i to. Ja tu je otrzymałem. Za 3 lata temu też tak było. Ja nigdy nie sprzedam, że się płaci. Nie pamiętam ile. Ja to nie. Chłop nie. Zwijam Anelę. Zapłacimy. Ale jesteśmy razem, już to nie wypadło. Chłop nie zapłaci. W jakiej cenie? A, to znowu tu. To? Piątkę? O, to się staje aktualne. No, niestety. Piękne rzeczy, które tam są. Grafiki, dzięki. Grafiki. Zaraz jeszcze zeta. A, bo nawet nie popatrzyłem. Bo kiedyś ciebie zabraknie i kto mi będzie to nosił? Ciało. Jeszcze nie wiadomo co. Można się wymienić. Chyba by się... Coś by nie wyszła ta wymiana. Na pewno nie na moją korzyść. Robert. Mandat! Tu pewnie bloczki. Śmieję się. Przydałoby się. Nie, mi nie grozi. Nie. Super 8. Jeszcze jest chyba taśma w środku nawet. W jakiej cenie? 120. To by mnie wyszedł na tej zamianie. Sześćdy. Nic. Pomyślę, jak coś to wrócę. Na razie dziękuję. No tak, o parę minut, nie? O, tu jest piękny aparat. W jakiej cenie? 500. No ale ładnie się prezentuje w statywiku. 2000. Robert. Wojenny peryskopowy aparat. Takiego to jeszcze nie widzę. Ja też. Pierwszy taki kurwa ciężki cały metalowy.
też poczytam o nim. To musiał być na pewno przystosowany pod wodą. No, dość szczelny. Znaczy na zaklapanie na pewno. To jakie cenie? Też 500. U pana wszystko 500. Co zapytam, to 500. Nie, no śmieję się. To jest wojskowy aparat lotniczy. Właśnie widzę, właśnie peryskopowy taki, no. Lotniczy nawet. Już widzisz, że co ja dostanę, to lotnicze. No. Ja pierdzielę, ja to mam. One jest po 700 zł normalnie chodzą na Oliksie. Nie wiem, czy jeszcze są w ogóle w tej chwili. Pewnie mało tego, no. Saks. To plastik, to nie ma nic. Też. No, to już nie fantastik. Aqua, klik jeden. To mogę zobaczyć. A jak wjeżdżaliśmy do Jeziora, to pierwszy samochód, to już nie wiem, szukam. Lubelski. Nie, tam Lubelski. Raz by się udało kupić naprawdę na targach. Już jak zwykle zdjęcie chcesz, bo pan przyszedł. Robić. Chodź, Rysiu. To ja w zasadzie nawet film. Rysiu, chodź. Panowie chcą tu zapozować. Mona Lisa z Podesi, to jest na... nie ma ochrony, czy nie będziemy czarny pasek. Nie, nie. Dostaniesz wiem. Dokładnie. Wtedy jeszcze nazwisko będziemy skracać. A to będzie na YouTubie, na kanale Pogromcy Nudy. Brat jest do wzięcia. W dobrym roczniku, nieprzechodzony. Żyra... Niebity. Znaczy bity, ale to dawno. Zwykle pan. Ile dopłaty? Nie. Pana to nie stać. Musi być ładna kobietka. Kobieta musi być na ta orientacja. Kobieta musi być na trzyce. Czysta, cudza i cycata. A mężczyzna na trzeł, tak jak mój brat. Ładny, łogolony, łogoniast. No i wszystko gra. Reklama poszła. Tak jest. No, pusto. To jest chyba do alfabetu Morsa, nie? Tak, jest to bardzo możliwe, no. Przeszliśmy chociaż z połowę? No, połowę jeszcze nie. Kurde, to chyba szaszłyk dzisiaj nie doczeka się. O, cześć. Jak pan go tam stoi? O. Gdzieś go, a tam jest. Tego nie znalazł. No. 300? Adventure, no. 350, tak? Co? 350, żeś za te dyskietki dał? Nie, 140. A 140? 140, no to dobry zakup. O, czekaj. No to Miki. To muszę... O, właśnie Miki, no to tak. To muszę odkupić od ciebie, bo moja ma pierdolca na tym punkcie. Tak? Miki, to jej kupię, żeby se grała. Robin Hood? No, Hood, bo nie jadł. Dobra. Tartlesy, o to też w sumie. Ty kurwa, patrz, Tiger. Zdziwiony, co? To masz ten jungle, no to sam. Kurwa, ale... New Contra? Ile? Chciał 200. Aha. A za 140 wziąłem. 140, to jest chłopie zajebista cena na tyle szuk. Żelazko podróżne. Gliwice. O, to jaki star, kuźwa. Aha, ty faktycznie, no. Znakanki. O, masz Rzeszów cegły. Wiesz co, mam jedną w domu. Spod domu z fundamentu wyciągnąłem, jak robiłem. Mam. Jestem! Już idę. No. Można tam zaświecić żaróweczkę. Przed domem. A skrzynka na listy jakaś taka. Nie mam takiej jakiejś. O, masz projektorek na przeźrocza. Też jakieś cegły. Wszystko ma swojego klienta, wszystko ma swoją cenę. Cenę cegły Rzeszów 30 zł. No. Jakaś syrenka. Bożuk. Nie chcę mi się... Chyba ja wolę kupić jeden traktor.
sprzedać, jak miesiąc jeździć z tym badziewiem. No tak. No to o czym tu gadać? Wszystko do 50 zł? Tak. Tom do 50 zł. Od tablicy. Rowerek? 3 dychy. Okej, miłego dnia. Trzymaj. Z róweczka miło zobaczyć. Mogę? Trzeba iść. Ładcie, pierun na sprężynie. Na sprężynie, no. O, zatarte! Nieposmarowane koło. Robert. Tu masz taki radio Midland. A, jest. No, to jest CB przenośne. No. To jest takie jedno z pierwszych chyba. No, ja już je kiedyś oglądałem. Tu jest antena jeszcze magnesowa na dach. Aha. W jakiej cenie? 500. Jagatka, mydło dla dzieci perfumowane 3,20. Jest tu rok jakiś? Nie ma, nie widzę. Patrz, lotto, coś starego. Co to jest lotto? Jaka gra? Gra, no. A, obstawiasz cyferki. A, ciekawe. Robert, pinasz się, prawie jak komórka, przenośny. Ten dzwonek w jakiej cenie? Coś tam jest z aparatu, bo to ma opalanie. A, no, palnik taki. Snema 8. W jakiej cenie? A, to coś tam. To jest łyżnik tak zwany. Jaka cena? Senegul. Czy prawda jest taka, że tu jest dużo takich fajnych rzeczy, tylko że tu już się cenią. I to po giełdach takich zwykłych trzeba szukać, to jeszcze znajdzie coś w dobrych cenach, ale tu już wszyscy obeznani w cenach. Lornetki. No czekajcie. To może kogoś interesować. Ładny. Ciapungi. Ale spytaj się. Jaki ceny ten zestaw? 350 zł. Rączki są w srebrze. To stara Austria. Łacie pierunie, ile tego jeszcze jest. Rzeczywiście, kurwa. No. Wiesz, co z Sokołowa zdążyć, to trzeba by przyspieszyć troszkę tempo. Nie wiem, czy już jest sens, kurde. Przyspieszamy kroku, bo nam tu zeszło. Ale no dzisiaj ciekawostek było trochę, rzuciło się w oczy. O, tu patrz, jakieś wojenne, metalowe sprzęty. Jaka cena? Jumbo. Jumbo Lufthansa. Widziałem kiedyś, ale troszkę innego. Tylko szkoda, że poobłażone te naklejki. No. No. Dychę mogę dać. Nie, dychę to ja dałem.
20 lat temu. No to... Coś leci, patrz. Kurde. Co to Ryan, nie? Gra planszowa zmiennicy. 13-13. W jakich cenach? Ten zestaw czerwony, tak do wzięcia 450, to około 80. Okej. Dobra, dziękuję. Kówkę dopiąć. A, tu masz ten szpulowy magnetofon. No, ale to jakiś taki ucher. Jakiś niemiecki. No wiem, ten taki kanciasty, tak, nie? Tak, duży. Tak, tak. Nie pokrastawisz teraz. No, już taki. To co, za 180. O, Pentax. W jakiej cenie? 150. Pentax. Tam jest sklep. Leci. Drugi Ryan. Aha. Się rozlatały Ryany. Kiedyś był taki projektor z bajkami Ania chyba się nazywał. O, nie pamiętam. Był ten polski taki. No, coś Ania. Ja nie miałem. O, pani, gorąco. Świeca zapłonął. No. Będziemy tam, są w domu. Żeby było tu otworzone okno. Tu fajne te modele blaszane. Oni mają swoje i ma powiadomienia ustawione. Zostaje się na rzecz ekranu. No a ja mówię, rozdzierałem tu łóżko, żeby po klucze wleść. Było 2 godziny. Już poszedłem w domu. W jakich cenach te modele blaszane? Od 120 do 250. Łodźcie pierunie. Łodźcie pierunie. Znowu aparatów kupę. Łodźcie. Co to kurwa jest? Polaroid. To już podejrzewam, że zaraz tu ceny usłyszę takie, że z butów mogę wyskoczyć. W jakich cenach aparaty? Że ten Polaroid? 9 dych za tego. 9 dych. A ten? To jest Zeiss? Zaraz, co to jest? Nawet nie... Zeiss. A Zeiss, no. Zeiss na przodzie. Zeiss, 110 za Zeiss. 110 zł. No, Polaroid mnie kusi. To też Polaroid. Czy Intax? Nie, to jest Kodak. No ale taki, no, że robi zdjęcia jak Polaroid, takie wiesz, od razu. Tamten, tak, trzy duże, trzy. Znaczy, one nie są całkiem małe. To jest pierwsze. Tam jest 4. Jeszcze nie takie tragiczne ceny, ale... Ale wolę niższe. No. Szukam w niższych. No kurna, patrz, co krok to aparat. O, jakiś. Znowu. A nie pamiętasz, u kogo było to, co mi wtedy wysyłałeś miesiąc temu? No ono było tu na wprost, na tej całej drodze. Tutaj gdzieś. Aha. Tam było. Bo też zerkam za tym, czy to się... Właśnie jeszcze nie doszliśmy. Nie wi... Aha. To 50, 240, 300, to już takie, o. Chyba dwójka, nie?
A nie jedynka? Jedynka to jest chyba, panie. Wygęboja. Zero inicjatywy wasze. Tak, to jest jedynka. W jakiej cenie? 120. Jedynka. Oj, tu jakie modele. Burago. Porsche. A te modele Burago? Aha, czyli 100 sztuka, 9 dych przy większej ilości. No już takie fajne. Robert! Trzymaj. Kamera flash. Zakaz fotografowania, filmowania. A, i flash. I flash. W jakiej cenie? 65 zł. Przydałaby się. Ja zrobię tylko jeszcze taką panoramę. Ile tu tego. Obkręcę się w kółeczko. Ale jest tu w czym przebierać. My utknęliśmy. Mieliśmy być godzinkę, półtorej, a już ponad dwie chodzimy, a może połowę przeszliśmy. O, żelazka z duszą. W tym komplecie. Młynki. Ile ten komplet? 150 zł. Ale to proszę mi to spakować. Co to za pukawki? Ziemia ma miejsce pracy. Franc brojenia. Dzień dobry panu. Jak tam się kręci biznes? Słabo. Ludzi dużo, bo ciepło, ale same Apache. Za ułamek ceny. No niestety, to tak. Tak się nie da. Także to jest odwieczny konflikt. Sprzedający by chciał sprzedać jak najdrożej, kupujący jak najtaniej kupić, ale tak, dokładnie. Za trochę nowości, bo tego nie kojarzę chyba. Tego nie było. No właśnie. Coś się dzieje, coś się robi. I pewnie dobrze. No właśnie. Dlaczego jest drogie, nie? No bo roboty kosztuje, niestety. Ale tak to jest. No nic, powodzenia. Patrz tu. I polski Fiat, tabliczka. Widziałeś? Dosyć długo, przez parę targów się pojawia. No fajnie. Ile ta tablica, polski Fiat? To szkoda pytać, to nie mówię. Aha. Ale chcecie wiedzieć, 2500 chcę głosić. Aha. No to tam też dwie takie drogie rzeczy, drogoceń. ale to jest przez tą firmę, ale oryginalną robioną. Aha, unikat. To strach trochę zapytać. No właśnie, no, faktycznie. A ten aparat? A ile dla was jest wart? A to. Akurat nie jego cenę znam też. No to niech pan strzela. Z butów wyskoczę, czy nie? Nie, ja pytam, bo pan, skoro jest zainteresowany, to pan. Jak pan za dużo powie, to ja opuszczę. A jak nie, to dam właściciela do telefonu. No. Akwa. 2,5 stówy chcę za niego. 2,5 stówy. Mhm. O, jaka kasa. Na korbę. Ciach
pierunia, jasne. Następnym razem to trzeba plecak pieniędzy wziąć ze sobą, kuźwa. I wózek do targania tego wszystkiego. Tak, ale baba mnie z domu wyrzuci. No jest to. To jest, kurczę, aparat. W jakiej cenie? 1500. Ale żeby była faktycznie ładna. Widzisz? Relaksy oryginalne. No, relaksy. Nowy, tak. Buty. Ja miałem, ale coś podróbkowego. Znaczy wiesz, są relaksy do dzisiaj sprzedawane, ale to wiesz, to są te prawilne. Dark Tornado plastik do latania. A to... tylko chyba on chyba nie chodzi z tego... Jawa. Dyszka. A, Amator jest. Trójka, już ten z srebrną. Jedynka i dwójka były czarne obudowy. Diorama. Mam i dwójkę czarną i tego srebrnego. Tak? A. O, powiększalnik do zdjęć. Usłyszałem samoloty. Widokówki jakieś, tak? Ma pan? Z samolotami? Ja wydaję. Aha. Zdjęcia i wydaję takie malutkie. Na można sobie proszę, przejrzeć? Bardzo proszę. Tu jest głównie lotnictwo i kolej. Aha, no akurat nas lotnictwo to są interesuje. Nakłady, proszę. Aha, te są każde inne, ja, tak? Nie, mogą się powtarzać, znaczy, no, ale wszystkich jest około, ja wydam około 400 wzorów. A pana fotografie tak, osobiste? Aha. Tak. Fajnie. I gdzie robione są? Głównie to są zdjęcia z Warszawy, ale też są z lotnisk aeroklubowych, głównie w Krośnie, w Rzeszowie i w Katowicach. Fajnie. O, to jest, już widzę, z Krosna. To jest Antek. Krosno. To jest tak, kompakt. Ten ze Słowacji. Tak, wypożyczony ze Słowacji. Ze Słowacji. Rejestracja. Tak, tak, on jest wypożyczony na usługach aeroklubu. No, a tu mam zdjęcia oryginalne gdzieś krośnieńskich. O, jeszcze wilgi widzę. Kurczę, tak. W jakiej cenie pan sprzedaje? Po 3 zł przy jakiejś większej ilości, czyli powiedzmy od 10 w górę, to mogę obniżyć cenę. Albo na wymianę coś ja zbieram. To już jest Jesionka chyba, nie? Nie, to jest Warszawa. To Warszawa? No. No, z Warszawy, no. Fajnie. Przechodzę i tylko słyszałem coś, samolot, i od razu już zwróciłem uwagę, nie? Mamy troszkę pierdolca na tym punkcie, ja więc... Ja mam to od dziecka. To są przykłady moich zdjęć, które ja zrobiłem dokładnie 40 lat temu w Krośnie, w aeroklubie. Które to z tyłu tutaj, tak? Różne, o to na przykład. To są na negatywach oczywiście. Tu są też te... O, Tu jest duże powiększenie, więc wyszło dużo ziarno, a tu jest małe powiększenie. Tutaj są też gdzieś te antki z pokazu w Poznaniu Mi-24. O, a to jest z 1984 roku, czyli ma 40 lat. Tak, on stoi chyba teraz w Krakowie w Muzeum Lotnictwa. Nie wiem, czy ten egzemplarz, bo ale... tu jest ostatnia litera Eko albo... Albo Foxtrot. Albo Foxtrot, tak. Musiałbym zobaczyć po zdjęciach, bo mam niedawno focone, jaki tam jest. To nie wiem, który. Ja, ale o Krakowie to tak przy okazji mam złe zdanie. Aha. Ale oczywiście nie musi się ze mną nikt zgadzać. To z Anglii, te F-16, to Mi-2 z Katowic. Proszę sobie obejrzeć. Belavia, no. Niektórych już nie ma, nie tak. Da się zrobić. Na przykład Blue Air z tego, tak, co wiem, już zlikwidowali. Tak samo aczkolwiek Blue Air, linia upadła, ale lot miał na wypożyczeniu. Był w malowaniu lotu i na te igrzyska w Krakowie, European Games. A teraz, co ciekawe, zdjęli to, bo to była naklejka. I teraz jako Blue Air lata jeszcze w locie. Był nawet ostatnio tu u nas na Jesionce. Co byliśmy zaskoczeni, że on jest w malowaniu Blue Aira.
Proszę się poczęstować co najmniej po jednej, jak panowie nie będą nic kupować, bo też nie zachęcam, tylko po prostu... Tylko dziękujemy. O, tu są krośnieńskie anty. Właśnie jest... O. Bo myśmy z nich skakali, o, a tu się... Tu mi się Smurf. Tu mi się udało uwiecznić przez krótki czas, był na Gawronie Smurf. Ten Smurf. Chyba tylko jeden rok. Aha. No to ciekawostki, rzeczywiście. To jest ten sam. To jest jeszcze z czarno-białych negatywów. Wilga. Wilga. To jest ta, co stoi u nas pod tym? Nie. U nas jest AFX chyba. Na aeroklubie. Malowanie takie bardzo podobne. Nie wiem, czy X może mieć w rejestracji. A jest AM. Śmieją się, że go sprzedali do Wenezueli i teraz wynajmują ze Słowacji. Trochę taka... Tak, no dwa poszły właśnie do Wenezueli. No to jest... No to jak myśmy tam jeździli, to tutaj widać... No... Nie, tu nie. Ich stały 3 lub 4. Mhm. Na hangarze jest jeden, ale to w prywatnych rękach. Ktoś sobie remontuje tam rozebrany w tym momencie. Mam jego zdjęcia, a 3 lata temu był też kadłubiesa, ale nie wiem, czy dalej jest. A nawet nie pamiętam w tym momencie. A ten na hangarze jest bez znaku. Tak. On jest z farby, farba ściągnięta. Nie, to znaczy taki. No. Ktoś tam, ktoś sobie pomału, to w prywatnych rękach ktoś sobie go tam... Tak. Nie pamiętam, jak się nazywa, ale to pan, który się lata zajmował naprawą i teraz sobie sam hobbystycznie właśnie go tam remontuje. No, on jest powolutku robiony, bo ja go widziałem 3 razy w odstępach rocznych, to postęp idzie troszkę. Mhm. O, jest tego dużo rzeczywiście, ale fajne w sumie. I też parę zdjęć z Anglii, w tym F16 norweskim. Mhm. A to jest ten swój. Proszę sobie, ja sobie wziąć po jednej. Ja sobie kupię nawet od pana te z antkami. Dobra, te z 4 sobie wezmę. Niech pan powie, ile. To ja jest, to za 4 to dychę. Dobra. I proszę tą bryzę sobie wziąć gratis. O, dobra, super, dziękuję bardzo. A tam są kolejowe. No ja tak właśnie chciałem te kolejowe przeglądy proszę zobaczyć. Proszę sobie położyć tego, i obejrzeć. Jeszcze tego proszę drugiego gratisa, ma pan kopułkę. Z tego starego taboru, co to tak fajnie jeszcze było kolorowe i wyglądało. Kolega prezentuje, tu jest ten CSS. Tu też na negatywie jeszcze zdjęcia. Mhm. Tam strona otwierają zdjęcia, które ja nazywam swojego życia. Aha. A i tam są zdjęcia też na stronie, tak? Są, jest bardzo dużo. Tam jest około 7000 zdjęć. Aha. Są też archiwalne z mojego zbioru. O, fajnie, to sobie przejrzymy na pewno. Tam są pierwsze zdjęcia, jak się strona otwiera, to jest Jumbo Jet Lufthansa od góry sfotografowane. Okej, fajnie, to polecę tam na filmiku pana stronę, tylko podrzucę. Tylko wpierw sobie proszę obejrzeć, czy panu się spodoba. Bo o, to się na pewno się spodoba, to już, już się podoba, to nie muszę widzieć. Właśnie fajna sprawa, że coś takiego pan robi. W tym roku fajna rzecz. Minie 40 lat. Tak w ogóle to ja jestem z Przemyśla i mam teraz w Przemyślu taką małą wystawę właśnie swoich zdjęć lotniczych. Aha. O, to tu też jest taki widok. Niektórzy mówią, że to brzeg morza. No, a to chmurki. To no. Z samolotu chyba, nie? Tak. Tutaj jeszcze jest z innych tematów. To tego trzeba, bo to pan ci sprezentował. A to... Czy nie jest? O, proszę. Niektórzy mi mówią, że to Lufthansa. Jest z katalogu Lufthansa, a to ja zrobiłem to zdjęcie. I to trwało kilka minut wyprzedzenie. Także aha, to jest z samolotu z okna. To jest Dreamliner. No. To jest gondola silnika. Fajnie, no. Proszę, a to się udało się uszczelić. No, to fajnie. No, to jest fajne, fajne. On był ciut niżej i ale to fajnie, jak się udało tak utrafić, no. No ty, z tym, że musiałem mieć aparat też no, zoomem, tak, oczywiście. On wiadomo, że nie był tak blisko, bo to złudzenie. Tak. Na trasie, z tego co wiem, bezpieczna odległość jest minimum 600 metrów. Tak. No, ale fajnie widać, się że jest zoom, skoro złapało. Tak, gondolę silnika dosyć, tutaj. No, dosyć mocno, tu widać nawet jeszcze łowiewka jest z nitami. Tak. No to fajnie.
I przy... To nie jest przypadek. My musieliśmy usłyszeć o samolotach, zajść do pana. Nas przyciągnęło. Tu tak dwa Ryanaery przelatywały, akurat nad nami też widzieliśmy, bo się zwróciliśmy. Właśnie kolega się zdziwił, że lotnisko tak blisko, a one już tak wysoko. No. A kolega nigdy nie leciał samolotem, to on nie wie, jak to działa, jaka to jest moc. No. Samolot to u mnie wyczulone. Słowo klucz od razu usłyszałem. Jaka cena? 150. Robert, powiedz mi, że to przypadek. Otwieram album i co? Samolot. Co samoloty? A to stare lotnictwa. No. Kurde, ale to... Ale to wszystko jest. No. W tym akurat się udało, tak, że się trafiło na samolot. To nie jest symulacja, to jest symulacja, to nie jest przypadek. Co wezmę, to samolot. Pójdź sprawdzić bez problemu, wszystko gra. Właśnie to mnie troszkę odstrasza. Że? Co? Że nie będzie działać. A ja gwarantuję, jak nie będzie działać, to pan mi daje stuwa. Bijemy nie, to? Nie, chcę ryzykować. Ja zaryzykuję, bo i wygram. Wie pan co jest wadliwe? Ja mam kilka takich sprzętów. Jest, z panem się zakładam u stówę. Nie będę wciągał tego. Tam jest taka zębatka mała, ona się... Ale kaseta jest tu, niech pan pójdzie sprawdzić i zobaczy, przegra pan zagłód. Czekaj, bo znowu aparaty zobaczyłem. A za piątaka by poszedł? Poszedł, co? Poszedł. Pomyślimy. A do niego futerał jakiś jest? Nie mam. Sam. Tak. Proszę pana, znalazłem ruski film kolorowy, załadowałem. Czy nie chciałby sobie pan z koleżanką zrobić zdjęcia? Jego pierwsze zdjęcie. Tak. Ja zrobię, ale z tobą. Aha, ze mną. Z tobą sobie zrobię. Ciekawe co to... Wyjdzie. No właśnie, no. Czekaj, bo jeszcze my się załapiemy. Czekaj. Tak, możecie szukać. Musisz sobie zrobić też naklejki. Tak, no właśnie, no. To ja sobie już... Pewnie drogie. Po 6 tysięcy cenie, ale ja mówię, coś tam jest zawsze do urwania. Czyli koło 5 tysięcy, tak? Z tego, co coś tam mi zaleciało. No, to już... Kolega się zastanawia. Mhm. To już widzę, pan ma takie konkretne sprzęty. Jest, tam założony jest przystawka na baterię, to 9-woltową taką. Aha, no. Taką prostokątną. Tą. Tak, standardowo. Tu mam rolę Flexy, 2,8 światło. I w jakich cenach? No też podobne ceny. Aha. Tu jest... To kosztowało, jak był w sprzedaży w Peweksie, tyle więcej niż maluch. No. Ten Canon 90, jak się pokazał w 1987 roku. No. Bo kosztował $1500 z trzema obiektywami, a maluch 1200. No. Ale to już są tu takie konkretne sprzęty. F3. Mhm. Jeszcze mamy F1, F2, FG, FA, FE. Gdzieś tam tu. A tu jest FA. A jest, no rzeczywiście. A tu jest salut ruski. O. Leżu. Prawie to samo. Mm-hmm. Ale no to no wiadomo. Powiedzmy, wzorowali się. Wizualnie to samo. A w praktyce to prawie kopiowali. Tak, no. I taki? Półtora. No konkretny. Aż. Letner. Jaka cena? Sprydych. O, zestaw, co to jest? Onkyo. Z gramów
mikrofonem. No. W sumie dość ładnie się to prezentuje. Chociaż już jest taki przejście w stronę Plastic Fantastic. Już się nam pouciekają, no. Ludzie poskładają. A my chcieli jeszcze drugą giełdę zaliczyć dzisiaj. Ty, to nie, nie może być. A też jakieś, czekaj, tu są jakieś aparaty. Co pan ciekawego ma? Zenit, widzę, 200. A to my chyba się widzieliśmy na giełdzie ze 3 tygodnie temu, teraz kojarzę. A, nie, nieaktualna cena? Ja chcę zarobić, pan chce kupić, nie? A. Rankowicza, że zrobimy. No a tak na razie orientacyjnie no, ciągle patrzę. Tego... No obiekty tu dobry. No 120 tego robimy. Aha. Jak chce pan. Okay. Tego drugiego to mam tu konikę. To też robimy go 120. A tu co tu się kryje w tym futerale? A, masz już kamera, jakaś bardzo dobra kamera. No właśnie to mnie zainteresowało. Tylko jak ktoś się zna na tym. Co to jest? To tak umik. Samo ze stówę musiałbym wziąć, bo ja chyba dałem za nią około 100. Bo to na aukcji kupowałem na tej. Ponoć dobra jest, to tak kumpel mi. Dobra, na razie dziękuję. No i tutaj takie lampy, takie mniejsze te kodaki, to już nie wiem czy... To też jest fajnie ciekawy ten Zenit, ten ET. Mam taki, no to widziałem. Dobra, na razie dziękuję. Jak to zapraszam? Chyba koniec widać. No koniec widać, jak coś chcecie to jeszcze bierzcie, bo już pakujemy. No właśnie jeszcze patrzymy co tu... Ciekawego może być. Ładnie już spakowałem. Chyba, że chcecie, to rozpakuję. Nie, nie, to już nie będziemy wydzierać. Cóż tu się kryje? Co to jest? Strzelanka. Lubitel. No. W jakiej cenie? 150 zł. Jeszcze do rozmowy. Jakby tak coś naprawdę zainteresowało. Mam dwa, więc tak już. Nie, ale tak chciałem zerknąć, co się kryje schowanego. Ale już lubitelki dwa dorwałem. Jeden używany, a drugi mam jeszcze nówkę sztukę z pudełkiem, z wszystkim nigdy nie wyjęty. Co się robi z takim? Tak się kolekcjonuje. Zbiera się, no. Zbiera się od czasu do czasu, jak znajdzie chęć, to się tam porobi parę fotek. Tak, to 150 tak można wołać? Może się znajdzie ktoś no, na tą kwotę. Aczkolwiek no, ja szukam takich, że tak powiem szczerze, większych okazji. I jeszcze się udaje czasem znaleźć, więc ja dziękuję. O, silnik Sterlinga. To jest ten, co się świeczka... Ty podpalasz, odgrzewa się, no. O, tam jakiś patefon chyba. Czy kto się tam zwie? No chyba nam się, panie, udało obejść całe. Ale kurna. Znaczy jeszcze tu ten kawałeczek, ale kuźwa. Czas to nas pokonał. A to Ciroki też do sprzedania? Nie ten. A, nie ten, inny? Aha. Myślałem, że ten. Sprawny, ubezpieczony po przeglądach. Ja tam byłaby inna cena. Aha. No tak. No to teraz już można powiedzieć, że obeszliśmy wszystko. No i giełda staroci się kończy. A my się pomału zwijamy. Bo i tak spędziliśmy tu zbyt dużo czasu. Przewidywaliśmy 1,5 godziny, zeszło nam 3. Widziałem telewizji? Proszę? Widziałem telewizji. A może się gdzieś tam pan załapie.